wszystkim w kolejnym dniu. Dzisiaj pokażę, jak ja rozwiązałem podłączenie kozy do pieca, znaczy do komina. O, dostałem pożyczoną od znajomego taką kozę, samoróbkę. To mu kiedyś tam kolega wyspawał. Porządna, wielka koza. Naprawdę kawał ciężkiej, bardzo ciężkiej blachy. No i do tego dokupiłem 5 prostych rur, 5 prostych rur, 3 kolanka 90. I to w tej chwili będzie trzeba jakby połączyć, ustawić mniej więcej i odpalić. No i teraz tak, no mógłbym sobie pokładać te rury tak na sucho i to zaraz pewnie zrobię. Tylko problem się zaczyna taki, że no to się nie utrzyma samo z siebie i trzeba jakoś podwiesić. Najlepiej po prostu zamocować do sufitu. Tylko że przy mocowaniu do sufitu trzeba zwrócić uwagę na to, że trzeba uważać, żeby to wszystko było jakby zabezpieczone, tak? W sensie takim, że to się będzie rozgrzewać od kozy. No koza jest akurat takim typem pieca, który zużywa bardzo dużo opału, a nie daje aż tak bardzo dużo ciepła, jeżeli nie ma właśnie komina długiego. I dlatego właśnie ta rura jest taka długa, ze względu na to, że będzie ona oddawać ciepło. No, założyłem, zdjąłem. Dobra, to jest tak. Czyli tak, to wsadzimy do komina. To teraz muszę sprawdzić, w którą stronę. Zawsze jest tak, że jedna z dwóch pasuje, a ja nigdy nie pamiętam, która. Albo mamy rurę krzywą. O. Tak, to mamy w to. Teraz w to włożymy. Oto mamy odejście, tak? Teraz w to włożymy przynajmniej dwie rury. I teraz tak, to trzeba włożyć w komin. To będzie tu. Na pewno ktoś zauważy, no ale, jak to? Przecież ty masz komin Fit 200, rura jest 110 i jak ty to zrobisz? I właśnie, żeby nie było takiego problemu, że jest taka różnica, zostało mi trochę wełny. I tej wełny, i tamtej wełny. I zrobimy taką... O, pękło. No, też miało tak być. I zrobimy tutaj taką kołyskę. Przetniemy ją jeszcze na pół. Na tym położymy rurę, resztę uzupełnimy wełną. Czemu wełną? Bo wełna jest niepalna. Jak wszyscy dobrze wiemy, to jest podstawowy argument wszystkich tych, którzy mówią, że piana jest zła i niedobra, bo się pali. Natomiast wełna jest wspaniała, och i jak, bo się... Znaczy, co ja mówię? Piana jest zła i niedobra, bo się pali, a wełna jest och i jak, bo się nie pali, tak? Więc to jest jakby w ten sposób. No i mamy w tej chwili rurkę włożoną trochę. Dobra. Może bym to przestawił kawałka i sobie postawił drabinę tak na odległość, średnio robić. Oczywiście jak zostanie tu jeszcze jakaś szpara do uzupełnienia, to ją uzupełnimy. To nie jest tak, że tak zostawimy. Nie, to włoży się tutaj rurę. Ona już i tak będzie w większości wypełniona, tak że będzie och i jach i super. Tam mam jeszcze kawałek takiej wełny w śmieciach i jak będzie to za mało, no to wtedy się jeszcze upchnie zwykłą wełną, którą tutaj mamy, którą też użyjemy. No i dalej, trzeba jakoś podeprzeć, podczepić rurę pod sufit. Normalnie bym to robił na kołkach, najlepiej metalowych, no bo wszystko się może rozgrzać, ale tutaj akurat nie mam takiego problemu. Ja to podeprę na gwoździach, które tu mam. One są do odcięcia, ale teraz póki co mogę je jakby wykorzystać, więc jak mam, no to głupio by było nie skorzystać, nie? Więc mam gwoździe, na nich zaraz rozciągniemy drut węzełkowy. I na tym to będzie się opierało, że tak powiem. O, tą kozę i tak trzeba przesunąć, bo to jest jakby pierwszy przymiar, tak? Czyli to sadzimy tu.
Jeszcze tam uzupełnimy, żeby to było szczelne, tak? To jest po prostu taki przymiar w tej chwili. To wsadzimy tu. Można podotrzeć. To wsadzimy tu, tak? Teraz dwie rury, no niżej będzie, tak? Dwie rury w ten sposób i chyba będzie wystarczająco. To jedną rurę za dużo kupiłem, ale to już trudno, bo nie chcę za bardzo też w tą stronę wyjeżdżać, no bo nie chcę po prostu, tak? Można tą rurę jak co cofnąć kawałek do tyłu. Tu kawałek do tyłu ją cofnąć, tak zrobię się pod kątem trochę. Dzięki czemu nie będzie kłopotu z... nie będzie kłopotu z tym, że koza będzie musiała stać tutaj, tylko będzie można kawałek przesunąć. Dobra, to można zdjąć na razie. Tu można otworzyć. Można zdjąć. Dobra. O, kawałek tej kozy jest, a może nawet trzy rury tu wsadzę na wprost. To jeszcze bardziej bym się odsunie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Na pewno trzeba te rury w siebie wpasować. Jak patrzyliśmy tam, wychodziło, że niby to w to. Tak? Czy nie? Nigdy nie wiem. No to wychodzi, że to w to. Tak? Chyba tak. Możemy przymierzyć też, czy tu pasuje, będzie łatwiej. Nie, no to wychodzi, że to w to. Tak? Nienawidzę tych rur, one nawet nie są okrągłe, badziewia jedne. Rury, które nawet nie są okrągłe, no. Ale obstawiam, że to powinno najść na to. Albo wejść w to. Zabij mnie. Zabijcie mnie naprawdę, bo to jest dla mnie jakaś porażka. To na pewno wchodzi tu. Dobra. Teraz to wchodzi tu? Czy nie? Nie. Czyli wychodzi, że to. Jeszcze te rury są tłuste. Dobra. Siedzi. Siedzi. I to w to. To w to. I ta trzecia też tutaj. Tak, czyli to w to. Żeby jeszcze wleść chciała, nie? Dobra. No. Dobra. Takie proste coś, by ktoś powiedział. Ale jak to się robi samemu i wszystko w powietrzu, się robi problematyczne. Dobra, to w to. To tam można wysunąć kawałek. Więc trzeba złapać tego poziom, tak powiem. Tak, żeby nie spadło. Dobra. I to w to trzeba wsadzić. Tak, czyli to w to. Tylko żeby to zrobić, muszę to odsunąć, tak? A żeby to odsunąć, muszę to rozebrać w tej chwili. Na razie. Stójże. Powiedz, że tak z dupy na środku pokoju. No tak wychodzi na środku pokoju. Ale mówię, tutaj będzie grzać. Gdzie? Zmiatkę położyłem. Będzie grzać rura. No i dodatkowa rzecz, o której też warto pamiętać, że nie można zrobić za krótkiej rury od kozy, bo może się zdarzyć tak, że temperatura od kozy rozwali nam komin. To jest jedna rzecz. No i druga jest też taka, że jeżeli koza będzie bardzo blisko komina,
to nic nam nie da, bo tutaj będzie grzać rura, którą będzie koza rozgrzewać tak naprawdę. Ona sama grzeje plus to, co rura daje. Mamy to do spalenia. Myśleliśmy, że będziemy bardziej to w zimę grzać. No ale jak się okazało, więcej czasu w zimę nie mieliśmy jak w zimę pracować w ogóle. Więc jeszcze postawię kozę na bloczkach. Nie ma to jakby większego znaczenia, w sensie, że większość osób powie, że to bez znaczenia, ale ja wolę ją postawić na bloczkach. Dobra, to je tu. Jeszcze kawałek, czyli to tu, to tu. Po co mam ich grzać beton, posadzkę? Potrzebuję grzać posadzki, więc dobra. I teraz tak. To tutaj. I to z tym by trzeba było połączyć. Jak widzimy, prawie dobrze. Te rury tak się pasowały, jakbym chciał. Dobra. Udało się. W sensie, że stoi. Tutaj trzeba kozę całą kawałek do przodu. Jeszcze kawałek do przodu, to jeszcze kawałek zamiotę. O, póki co się trzyma. Mamy właśnie taką konstrukcję. Nawet widzę, że się uda zaczepić o dwa elementy. W sensie, że tu zaczepimy, o tam i tam zaczepimy. A, i wracając do mocowania. Jeżeli bym to robił na zwykłych kołkach, no to trzeba uważać, no bo kołki są plastikowe, żeby nie było problemu, że się kołki po prostu rozpuszczą, tak? Z tego też powodu na przykład wymogów PPOSZ robi się tak, że beton, znaczy sufit podwieszany, jeżeli jest stelaż, nie mocuje się na kołki, tylko na dyble stalowe. Właśnie po to, że w momencie pożaru nie było ryzyka, że cały sufit spadnie. No właśnie po to się robi. Jak w formie ciekawostki, jakby ktoś nie wiedział. Nie tego chciałem. O. Trzeba tak zmienić. Wtedy jest możliwość jakby przesunięcia bez większych konsekwencji. Dobra. I teraz. Mówię, to wszystko jest takie na sztukę w tej chwili, bo robię to sam. Jakbym miał kogoś do pomocy, to ja bym przesuwał, druga osoba by trzymała i po kłopocie by było. Ale jestem sam i trzeba sobie radzić samemu, nie? Tutaj mamy nawet szyber, więc jest wszystko w porządku. Uj! Mi się rury rozjadą i na łeb spadną. A tego byśmy nie chcieli. Tutaj trzeba kawałek przesunąć w tamtą stronę. Chodzi o to, że tutaj też trzeba upchnąć dobrze. No dobra. Trzeba by to podeprzeć jakoś, podciągnąć. Ja do tego użyję po prostu drutu węzełkowego, który mi został w dużej ilości, w dużej masie kilogramów. I teraz tak, to jest jedna rzecz, że będzie drut węzełkowy, ale jak go zabezpieczyć? On nie jest taki, żeby się zaraz rozpuścił. Jeszcze dodatkowo tutaj jest duży kawałek, więc ta nie ma jakiegoś większego problemu z tym, żeby to się coś temu stało, ale jest jedna prosta rzecz. Jeżeli macie kawałek wełny, tak? Tak jak ja mam. Jakieś pozostałości. Mamy wełnę. I po prostu w miejscu, w którym będzie przechodzić, starczy zrobić tak. I już. Ta wełna jest niepalna. To jest wełna skalna, znaczy ta jest akurat szklana, ale ona jest niepalna, więc jej nic nie będzie. Ona się nagrzeje, ale nic poza tym. Teraz trzeba by było znaleźć początek. Pewnie nie znajdę początku.
Więc jak mam go i tak szukać, Bóg wie ile czasu, że sobie sam zrobię początek. Dobra, i teraz tak, trzeba go rozciągnąć tak, żeby starczyło co najmniej na 4 razy. O mniej więcej, tak? Więc cztery takie paski będę robił. Dobra, jak zrobię, to wrócę. Udało się zamocować. Jak widzicie, samo wisi. Tak? Gdzie już tego nie podtrzymuję. Samo wisi. Tam zaraz poprawimy w samej rurze. Upchniemy dookoła wełnę. Tak jak mówiłem, można wziąć wełnę. Podnieść. Nie, mam nadzieję, że widzicie. Podnieść. I ją przełożyć tak, żeby. O. W ten sposób. Samo tutaj można zrobić. Tak, czyli położyć tu. Podnieść, przełożyć wełnę w koło rury i oprzeć drucik. Tutaj jeszcze założę pewnie drugi. Tu myślę, czy nie założyć jeszcze jednego. Stamtąd, tu, tam, ale nie wiem, bo na razie się to wydaje się, że się trzyma. Trzyma się to w miarę. Ale chyba tu jeszcze założę drucik. Koza już stoi w docelowym miejscu. Jeszcze poprawię. Pewnie ma nóżki. Dobra. Jak widzicie, rura jest. Właśnie po to chcę ją poprawić tutaj, żeby kawałek ją poprawić w ten sposób. Ona się układa, no jak to rura. Ułoży się. Ważne, żeby tylko dym leciał na zewnątrz i to najważniejsze. Tutaj poupychamy tej wełny dookoła. I będzie w zupełności wystarczający. Mam nadzieję, że nie zaczadziejemy. No i koza jest. Jak widać, będzie na czym palić. Do spalenia jest cały ten big bag, więc będzie co tu wrzucać i czym palić. Trzeba rozgrzać dom, bo nie wiem, czy widać. Para wodna z ust leci. Mimo tego, że na dworze jest bardzo ciepło, bo na dworze jest ponad 10 stopni. Ale ze względu właśnie na to, że no tu jest zamknięty mur, no to cały czas ta wilgoć jakby siedzi w tym murze. Więc można było zdjąć folię z okien, ale jeszcze nie czas, no bo teraz robię jakby instalację itp., więc jak już będzie się zbliżać okres montażu okien, to wtedy folie zostaną zdjęte i przygotowana ościeża do montażu okien, tak? Bo jeszcze je trzeba przygotować. Trzeba je wyrównać. Mam już w tej chwili dobrego aligatora, więc wyrówna się wszystkie te otwory drzwiowe i okienne. Znaczy drzwiowe już chyba są wszystkie przygotowane, tylko tam trzeba pogłębić trochę, ale tak to już jest wszystko gotowe. I trzeba to zaciągnąć siatką i klejem. Pod właśnie ciepły montaż. Który tutaj będzie. Ciepły montaż będzie typowo ciepły. Jak to wiele osób myli, że ciepły, szczelny i to całkiem co innego. Ogólnie ciepły, szczelny, warstwowy, obojętne. Ważne, żeby były wykonane trzy warstwy uszczelnienia, czyli wszystko zgodnie z wytycznymi ITB. Natomiast jak wiele osób, czy to na YouTubie, czy ogólnie w internecie, montuje okna na samą piankę, nie, no to jest niezgodne z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej, czyli ITB. Od 2002 roku zresztą. To jest jedna rzecz. Po drugie, no to nie zapewnia wam szczelności w żaden sposób. Ja wiem, że wiele osób wychodzi z założenia, że szczelny dom to zło itp. No, jeżeli tak uważacie, ja osobiście chcę mieć ten dom jak najszczelniejszy, jak termos. Naprawdę, ten dom ma być jak termos. I do tego będę dążył właśnie z żoną. Dlatego między innymi fugujemy wszystkie połączenia. Jak widzicie, jest zafugowane to, co już tutaj się udało, to żeśmy zafugowali. Jeszcze będziemy poprawiać to. Tak, czyli wszystkie te połączenia pustaków będą zafugowane. Wszystkie. I na parterze, i na piętrze. I to jest to, do czego w tej chwili jakby z żoną dążymy. I na czym nam zależy. Po to będzie rekuperacja w domu, żeby była zapewniona wymiana powietrza, aby nie trzeba było
robić nieszczelności. Jak ktoś powie, że a ja wolę grawitacyjną, bo grawitacyjna tania, działa i w ogóle przez tyle lat wszyscy mieli grawitacyjną i działała. Faktycznie, przez tyle lat wszyscy mieli grawitacyjną i działała. Działała, jeżeli to można tak nazwać, ponieważ grawitacyjna wentylacja działa tylko tak, jak jej fizyka pozwala, tak? Czyli w momencie, kiedy jest duża różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem wewnętrznym a zewnętrznym, wtedy powstaje ciąg i zostaje wywiewane ciepłe powietrze na zewnątrz przez kratkę wentylacyjną i właśnie którędyś musi się dostać zimne powietrze. I właśnie w starym budownictwie projektanci z założenia brali, że okna są nieszczelne, że tamtędy dostaje się powietrze itp. No tak, tylko że poszliśmy trochę do przodu. W dzisiejszych czasach okna są szczelne i efekt mamy taki, że ludzie po krótkim czasie mają zaparowane szyby i inne takie przygody, ponieważ wilgoć skrapla się na oknach, bo nie ma którędy się wydostać, bo wentylacja grawitacyjna nie działa w sposób wydajny. I właśnie, żeby temu zapobiec, wiele osób montuje nawiewniki. Oczywiście można, tylko jest to, powiedzcie mi, po co najpierw wydać kupę kasy na okna, wielokomorowe, ciepłe itp., żeby potem robić dziury w oknach na wentylację, tak? Dobra, to w zupełności wystarczy, mam nadzieję. Jako podparcie komina. Tutaj też zaraz wełnę upchnę. Jeszcze mógłbym to na farmery połączyć. Zobaczę, czy mam farmery w domu. Jak mam, no to jeszcze to połączę na farmery. Ale to muszę zobaczyć, czy mam farmery w domu. Dobra. To już. Teraz idziemy jeszcze do komina. Do komina trzeba pójść, uciąć znowu kawałek wełny. Dobrze, że jest taki odpad, się trafił, że tak powiem. No dzięki temu nie trzeba kupować całej rolki, a jest to w zupełności wystarczające, żeby poupychać tutaj. To ma służyć za uszczelnienie tej rury, żeby ona tam w miarę sztywno siedziała. I to jest w zupełności wystarczające do kozy. Nie mówię do komina, ale do kozy. Tak, żeby to siedziało i siedzi tak, jak ma być. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy przypadkiem za daleko żeśmy nie wsadzili rury, bo może iść tak, że żeśmy ją za daleko wsadzili, tak? No mogłoby się tak zdarzyć, więc można sprawdzić, ile ma rura. Mamy metr, ma rura. I teraz można sprawdzić, ile tej rury jest wsadzone. Więc mamy tutaj... Jeszcze tu trzeba poprawić, nie? O, teraz jest lepiej. Mamy tu w tej chwili 83 cm. Jeżeli uważam, że to jest za dużo, mogę wysunąć sobie tą rurę i po kłopocie. Nawet mógłbym spojrzeć tutaj, zdjąć to kolanko na chwilę, spojrzeć do środka, ale naprawdę nie ma co się obawiać. Nic się z tym nie będzie działo. Nawet dla pewności nie mam chyba ołówka, albo i mam. Znajdę ołówek, to wam pokażę, co jeszcze można zrobić. Tak, wyciągamy naszą rurę, tak, żeby się nie rozpadła. Tak, czyli mamy naszą rurę. Wiemy, że trójnik ma
głębokość 10-11 cm, tak? To odtąd sobie zaznaczamy 11 cm. Tu jest 11, tu zaznaczmy sobie 20. 11, 20, tak? Teraz można spojrzeć, czy tam wszystko pasuje. Pasuje. Wsunąć naszą dałenkę. No tą wyjmiemy na razie. Wyjmiemy. Proszę. Jeszcze dla pewności inaczej. Można wyjąć to. Bo ja nie jestem pewien, co tam w środku zrobiłem. Znaczy, jestem pewien, ale już jak tak grzebię i pokazuję, no to już rozgrzebię to całkiem. Jak widzicie, zresztą rura jeszcze nie spadła. Dobra, więc tak. Żeby zobaczyć, ile żeśmy wełny tam wsadzili. Czyli mamy 16 cm, tak? Do końca. Czyli tu trzeba było zaznaczyć 16 cm, więc sprawdźmy, tak? Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tak, żeby była krawędź do końca. Wełna się kończy tak, jak się kończy trójnik, tak? Czyli jak się zaczyna odpływ pionowy, czyli 16 cm. Czyli dotąd można wepchnąć rurę. I teraz bierzemy ją, wpychamy i to mamy właśnie naszą odległość, która nas interesowała. Czyli wiemy, że rura jest dopchnięta tak, jak się kończy wełna. Czyli tak, jak zaczyna się trójnik. Tak, więc mamy dotąd. Teraz można upchnąć wełnę. Tak, mamy 16, mamy tu jeszcze kawałek. Proszę. Zamontowana koza. Ona się nie wywróci, ona tutaj jest specjalnie tak przechylona po to, żeby można było tutaj bliżej podstawić, bo po co ma tam lecieć. I proszę, i gotowe. Mówię, jeszcze na farmery można to połączyć, ale to już... No jak znajdę, to połączę, jak nie znajdę, to nie. No i chyba tyle. Do następnego. Witajcie tą wieczorową porą. Nie nagrałem tego wcześniej, bo nie miałem czasu. Chciałem się zbierać. Ale oczywiście, że ktoś nie pomyślał, że ja tą rurę tak zostawię. Nie, chociaż w dwóch miejscach będzie każda złapana farmerem. Tak, żeby nie było, że bez farmerów to wszystko jest połączone, jeżeli tylko tak na sztukę. Nie, nie, spokojnie. Po dwa farmery w każdym... W każdym połączeniu będą. Co by zabezpieczyć właśnie rurę przed rozjechaniem się, tak? Wieje strasznie, jak słyszycie. Widzicie, pewnie też nawet trochę, jak ktoś szczęśnie do wiarków folia się trzyma. W niektórych miejscach faktycznie folia trochę puściła, ale nie jest to na tyle tragiczne, żeby się coś z tym działo. Więc nie ma stresu, że tak powiem, że to się wszystko porozpada. Dobra. Nawet po jednej, jak się już skręci, to się nie rozleci. No ale już jak skręcam, no to żeby nie było. Farmery samowiercące, tak? Wszystko się tu ładnie składa. Jeszcze tutaj jeden na pewno. Nie wiem, czy mi wystarczy. Miałem tylko tyle ze sobą, więc... Chociaż tu mam jeszcze parę czarnych, tylko tyle co uszczelki zdejmę. No bo żeby nie wkładać tych, które były skręcane dach. Bo one w sobie mają uszczelki gumowe, więc efekt byłby taki, żeby bardzo śmierdziało. One by się wypaliły w końcu, ale no po co ma nie śmierdzieć ponad miarę. Tu są już dwa. Z tej strony. Uj, gdzieś poleciał. Tak i siedzi.
i mamy zamiar z żoną zaraz rozpalić. Tak na wieczór będzie ładna atmosfera, tak? Dobra, teraz sobie już wezmę drabinkę. Poskręcam je od góry, tak jak ten tutaj jest, tak? I skręcone, te są po bokach, ten jest od góry. No i to tyle, może jeszcze nagram jak się pali. Hej. Udało się rozpalić. Żona przyszła i pomogła. Jak widać, pożar w bałaganie. Rura się wypala, więc ten cały dym, który tu widzicie, jeżeli widać, mam nadzieję, że widać, to jest olej, który się wypala z rur, więc to akurat normalne. Już byliśmy z żoną na dworzu, więc pierwszy dymek poszedł. Więc jak to niektórzy mówią, habemus papam, papież wybrany. Na biało leci, więc ładny. No i tyle, tu w tej chwili rura się wypala, już jest gorąca, więc jak jeszcze trochę dołożymy, będzie akurat idealne źródło ogrzewania na cały dom. Trzeba się pozbyć całej tej sterty drewna i tyle. No to do następnego. Już nawet ładnie widać, jak rura kolor zmienia. Jak się ciepło robi. Będzie pykać. No to tyle. Do następnego.